Kolejne drużyny z NBA dołączają do ekosystemu Chilis i Socios. Dzisiaj porozmawiamy sobie o potencjale właśnie tych drużyn. Wczoraj rozpakowywaliśmy paczki, a już jutro o godzinie 16 rusza Marketplace do handlu momentami piłkarskimi. W projekcie Real Fever. Dużo dzieje się w Masolanium. Dużo dzieje się w naszych projektach. Ale dzisiaj również bardzo mocno. A więc po raz kolejny przypomnienie mojej strategii realizacji zysku. Cześć z tej strony Maciej. Witam wszystkich serdecznie. Czwartek. 19 sierpnia, kolejna pobudka z krypto ekipą. Oczywiście, przypominam, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij zostawić subskrypcji, nie zapomnij zostawić dzwoneczka. Lecimy bardzo mocno, już niewiele osób brakuje do kolejnego poziomu, do 17 tysięcy subskrybentów. Dziękuję Wam serdecznie za każdą subskrypcję, za każde dobre słowo, ale również za te komentarze, które nie są dobre, bo dzięki temu również wiem, co muszę osobiście poprawić, po to, żeby Twoje materiały były jeszcze lepsze oczywiście przypominam, że wszystko co mówię to nie jest porada inwestycyjna jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, dzisiaj bardzo późno, a więc pobudka słuchajcie praktycznie o godzinie 16, ale dlatego że miałem dużo pracy gdzieś tam w moim biznesie stacjonarnym, natomiast nie zostawiłem Was samych, rano oczywiście wleciała premiera z rozpakowywania paczek z Real Fever zaraz sobie jeszcze o tym wszystkim porozmawiamy zapraszam oczywiście na naszą stronę internetową, są nowe MFT Newsy od Daniela, jest również rife. Live specjalny z wczorajszego rozpakowywania paczek. Przypominam, te paczki były dla Was. Rozwiązaliśmy również konkurs z naszego filmu z Real Fever. Także sprawdźcie, czy tych paczek nie wygraliście. I jak ruszy, Marketplace. Będziemy tutaj oczywiście te paczki Wam wysyłać. Dobra, dużo wiadomości, dużo informacji, łapa w górę, zostań ze mną i lecimy z naszymi. Tematami. Oczywiście zaczynamy słuchajcie od CoinGecko. Zobaczmy, jak wyglądają dzisiaj ceny. Bitcoin spada, Bitcoin spada, spada poniżej 45 tysięcy dolarów. Dominacja bitcoina 42,5%. Także jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, 1,2% w dół. I jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, 2,6% w dół. Ethereum spada poniżej 3 tysięcy dolarów. A więc tutaj absolutnie spadek na bitcoinie pociągnął ze sobą niektóre altcoiny. Natomiast cały czas realizuje się to, co założyłem sobie na początku hosty, a więc są pozycje, które każdego dnia, każdego dnia są to inne pozycje, robią nowe ATH i jeżeli ja te pozycje mam, to realizuję swoje zyski poziomami i zaraz jeszcze trochę powiem, Zobaczmy sobie jak tu sobie radzą pozycje Voyager Token słuchajcie 42% w górę, nas 38, Kosmos 20, Phantom 19, a więc dzieje się Algorand 10 i oczywiście Terra prawie 30 dolarów również bardzo bardzo dobry wynik, no ale oczywiście przy spadku bitcoina są też pozycje, które krwawią, Solama minus 7%, oczywiście po bardzo, bardzo dużym wzroście, Celsius spada prawie 5%, 8% jeżeli chodzi o 7 dni, a więc również są pozycje, które tutaj są na minusie. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście zaczynamy od realizacji zysków, bo o to mnie cały czas pytacie. Przypominam, że warto obejrzeć moje kryptomyśli. Tam mówię mniej więcej, jaka jest moja strategia. No i słuchajcie, dzisiaj dla mnie wszedł drugi poziom realizacji moich zysków na pozycji Luna. Były to pozycje kupowane po 6 dolarów i sprzedamy za 29,8 dolara. Była to transakcja na Binance i parę dni temu sprzedałem swoją pierwszą pozycję za. Yy, 17 dolarów, a więc oczywiście już niektórzy mogą powiedzieć: sprzedał za 17 dolarów. Można było sprzedać za 30. Teraz sprzedałem za 30. Być może Luma pójdzie tu, The Moon, i będzie można sprzedać to jeszcze drożej. Natomiast jeżeli chodzi o tą pozycję, to jest pozycja, która służy mi do realizacji zysków, i po to ją kupowałem, żeby te zyski realizować. Trzymam się cały czas bardzo prostej strategii, która działa dla mnie, a więc realizuję swoje zyski poziomami. Nie patrzę gdzieś, gdzieś tam, w którym miejscu jest rynek tylko wyciągam po prostu profity i mnożę moje stable coiny. I oczywiście to była druga realizacja i mam jeszcze ostatnią pozycję na tym projekcie zostawianą na kolejną realizację. Jeżeli pójdziemy jeszcze mocno w górę, zrealizuję swoje zyski na kolejnej pozycji. Jeżeli będziemy spadać, będę zabezpieczony, bo mam już zrealizowane zyski przy poziomie 17 i 30 prawie yy, dolarów. Natomiast jeżeli będzie bardzo, bardzo, bardzo duży spadek, to tak jak mówię, będę miał stable coiny, żeby tutaj odkupować i to jest absolutnie możliwe. Moja strategia. Tak jak kupuję poziomami, tak samo realizuję gdzieś tam pozycje poziomami. I tak jak mówię, jeżeli gdzieś tam dokupowaliście pozycje właśnie na spadkach, no to nie trzeba czekać na żadną hostce, tylko po prostu realizować pozycje. Natomiast to nie jest porada inwestycyjna. To jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. No i tak jak mówię, została mi ostatnia pozycja. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Jeżeli gdzieś tam będą mocne spadki na altcoinach, jeżeli bitcoin pójdzie mocno w dół, no to zacznę sobie tą lumę odkupować żeby znowu mieć odpowiednią ilość, a jeżeli pójdziemy bardzo mocno w górę, zrealizuję sobie trzeci poziom. Oczywiście ta strategia działa dla mnie, strategia realizacji zysków poziomami, można na to patrzeć w dwie strony, tak jak mówię, jedni powiedzą, że sprzedałem za tanio, no bo 17 dolarów, skoro jest 30, to po co było sprzedawać, natomiast jest to strategia, nie znam lepszej, robię to poziomami, jeżeli wejdzie trzeci poziom, trzeci poziom właśnie tutaj 40 dolarów, będę bardzo zadowolony, również zrealizuję zyski, a jeżeli nie, to zostanę z jedną pozycją, ale z dwóch pozycji mam już wyjęte bardzo dobre takie profity, które mnie właśnie na tej pozycji interesowały. I tutaj oczywiście. Dzięki temu, że mogę realizować właśnie sobie te pozycje, mogę inne pozycje trzymać dłużej. O to również pytacie. Tak jak wiecie, mój portfel jest podzielony. Są pozycje długoterminowe, których nie dotykam. Tam akurat nie mam luny. Luna nie jest w moim portfelu tak ważną pozycją. Natomiast oczywiście jest to mocna, dobra pozycja i może podczas tej hosty zrobić bardzo, bardzo dobre wyniki. Natomiast u mnie są inne projekty. Tak jak wiecie, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Solana to są te pozycje, które gdzieś tam wchodzą w ten skład u mnie tego portfela długoterminowego. Terminowego, ale żeby trzymać tamte pozycje długoterminowo, muszę zarabiać na rynku po to, żeby mieć właśnie kapitał na spadki i muszę mieć pozycje, które rozgrywam właśnie w taki sposób. Mam nadzieję, że to jest jasne. Mam nadzieję, że również macie takie pozycje. Oczywiście, tak jak mówię, jest to moja strategia i jest to strategia, która działa dla mnie. Natomiast warto nad tym się pochylić i warto się zastanowić. Podobnie rozegrałem Torchaina, podobnie roze, ro, gdzieś tam rozegrałem kilka innych pozycji, i to jest właśnie moje zabezpieczenie. na wypadek, gdyby rynek nas po raz kolejny zaskoczył, słuchajcie i poszedł bardzo mocno w dół. No, i oczywiście to jest tylko moja strategia, jestem gotowy na wszystkie rozwiązania. Dzięki temu, że realizuję zyski, mam zabezpieczone stablecoiny. Jeżeli pójdziemy bardzo mocno w dół, jeżeli skończy się hossa, będę mógł operować sobie całą bessę moimi stablecoinami, a jeżeli pójdziemy bardzo mocno w górę, mam wyjęte profity, one są zabezpieczone w stablecoinach i będę realizował kolejne pozycje, kolejne poziomy na moich altcoinach. Tak to słuchajcie u mnie wygląda. Pochylcie się nad tym, być może również zobaczycie tutaj jakąś wartość dla siebie. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście jesteśmy na głosnoódzie. Tutaj jeżeli chodzi o Bitcoina, mamy większe wpływy niż wypływy, a więc tutaj się niewiele zmieniło. Jeżeli chodzi o Ethereum, cały czas utrzymuje się ten trend od jakiegoś już czasu, słuchajcie, już chyba ponad dwa tygodnie, że więcej Ethereum z giełdy wypływa. I jeżeli chodzi o Tethera, dzisiaj mamy większe wpłaty Tethera niż wypłaty. Jeżeli chodzi oczywiście o indeks Indexphere Grid, lekko się słuchajcie, cofnęliśmy. Spadliśmy z tego poziomu 76. Oczywiście, spadek na Bitcoinie, spadek poniżej 45 tysięcy. Znowu ta niepewność, znowu gdzieś tam przesuwamy się w drugą stronę. Natomiast, tak jak mówię, warto nauczyć się operować swoim portfelem. Warto się edukować i warto wiedzieć y, gdzieś tam, jak działa ten rynek. Obejrzyjcie dwie wcześniejsze pobudki. Bardzo dużo w ostatnim czasie o tym mówiłem. Ja jestem taką osobą, że zawsze staram się patrzeć na swój portfel wtedy, kiedy inni są wciwi, wtedy, kiedy inni biorą się za zakupy. Ja realizuję zyski właśnie poziomami z pozycji, które dokupowałem, a jeżeli jest strach, jest niepewność, to bardzo ostrożnie wprowadzam swoje stablecoiny, a w momencie, kiedy nie jestem pewien, w którym miejscu jest rynek, to po prostu ręce pod tyłek, jak to często mówimy na naszych grupach i po prostu sobie czekam. Lecimy szybko do ważnych artykułów dzisiaj, a potem porozmawiamy o naszych projektach, bo moim zdaniem jest o czym rozmawiać, dzieje się naprawdę dużo. Ethereum na giełdach trafia na rekordowo niski poziom, ETH na giełdach zbliża się do 7 milionów. Jeszcze nigdy nie było tak mało Ethereum na giełdach w porównaniu do jego całkowitej podaży. Trzymane Ethereum przez giełdy jest obecnie warte 21 milionów dolarów. Cena Ethereum po niewielkich spadkach waha się, tak jak tu pokazywałem, w okolicach tych 3000 dolarów. Dzieje się to, co pokazywaliśmy, trwa wypływ Ethereum. Ja również tutaj, tak jak wiecie, to jest moja pozycja długoterminowa. Podczas tej hossy nie realizowałem swoich zysków na Ethereum. Ale tak jak mówię, gdzieś tam, jeżeli ktoś miał fajne profity, można było je wyjąć. Dla mnie Ethereum pozycja długoterminowa. Jest to pozycja, która ma być ze mną podczas kilka, kilku następnych lat, a więc dzięki temu, że mogę realizować zyski z mniejszych altcoinów, nie muszę dotykać moich pozycji na Ethereum, a przy większym spadku cały czas będę tutaj Ethera oczywiście uzupełniał. Darmowy Bitcoin, słuchajcie, dla zaszczepionych tylko w Australii, także tak tutaj chcą przekomywać. Każdy kraj ma swoje metody. U nas mamy Chyba z tego co wiem, jakąś tam loterię. Dajcie znać, czy ktoś coś wygrał w tej loterii. Może jakieś samochody, może inne fanty. A tutaj taka ciekawa rzecz: a więc australijski miliarder ogłasza, że rozda darmowe bitcoiny właśnie Australijczykom, którzy się zaszczepią. Także tutaj gdzieś tam inicjatywa wyszła od strony prywatnej, a nie od strony państwa. Ma zamiar przekazać. 5 dolarów BTC każdej osobie zaszczepionej po 21 lutego 2001 roku. Także można pozyskać swoje pierwsze bitcoiny, różne metody promocji Bitcoina są dobre, ale oczywiście o szczepieniach o tym wszystkich nie będziemy sobie rozmawiać. To jako taka ciekawostka, myślę, że inicjatywa ogólnie bardzo ciekawa. Lecimy sobie słuchajcie dalej, dalej jesteśmy na BIM Krypto. Peter Schiff żałuje, że nie kupiłem Bitcoina, gdy o nim usłyszałem. Oczywiście tego typu wypowiedzi są bardzo częste, szczególnie jeżeli popatrzymy na osoby, które gdzieś tam przegapiły te dołki na Bitcoinie. Natomiast moją strategię znacie: znacie moje podejście do bitcoina. I ja uważam, że tak naprawdę nie ma co żałować. Ciągle jesteśmy na początku drogi, ciągle niewiele osób jeszcze używa bitcoina. Pokazywaliśmy jakiś czas temu te wykresy, że dopiero gdzieś tam 2% ludzi używa właśnie bitcoina. Także bardzo, bardzo dużo przed nami. I ja uważam, że najlepsza metoda. Najlepsze gdzieś tam to, co można zrobić, jeżeli ma się stałą gdzieś tam kwotę, którą można przeznaczyć na inwestycje. Jest to po prostu systematyczne dokupowanie Bitcoina. Jeżeli umiesz przewidzieć rynek, widzieć co się dzieje, można to robić absolutnie na spadkach, a jeżeli nie, to po prostu systematyczne zakupy. To jest moim zdaniem najlepsze, natomiast oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Natomiast oczywiście Peter Schiff jest gdzieś tam krytykowany, wiele osób nie traktuje gościa poważnie. No i tutaj zapytamy czego żałuje. Opowiedział, że jest wiele rzeczy. Natomiast oczywiste jest to, że żałuje, że nie kupił Bitcoina, gdy pierwszy raz o nim usłyszał. To była duża Pomyłka. Dzisiaj wiele osób patrzy na Bitcoina absolutnie w taki sposób. Codziennie rozmawiam z moimi znajomymi, dzisiaj również przez telefon miałem rozmowę z moim znajomym Tomkiem, którego serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Również gdzieś tam nie został ten Bitcoin kupiony, nie została ta decyzja podjęta. Tak naprawdę, jeżeli będziesz szukał szczytów, dołków, nigdy nie znajdziesz dobrego momentu. Ja uważam, że jeżeli widzisz potencjał w rynku kryptowalut, w Bitcoinie, to po prostu dokupujesz go systematycznie i tyle. Lecimy sobie, słuchajcie dalej, jesteśmy na kompariku. Rynek NFT OpenSea osiągnął w sierpniu 1 miliard dolarów wolumenu naprawdę, słuchajcie, widać to, co się dzieje na NFT, to, co się dzieje na play and earn, to jest absolutnie, absolutnie gdzieś tam szał. Ja oczywiście jestem tutaj częścią mojego portfela w tym rynku, znacie projekty doskonale, które, które mam. Jakiś czas temu zrobiłem właśnie taki film, pięć moich projektów właśnie NFT, które posiadam. Oczywiście tym ostatnim był projekt Real Fever, w który zainwestowałem około 2000 dolarów. Dokładnie, słuchajcie, oczywiście omawiam to w moim filmie podczas otwarcia paczek. Natomiast ja staram się inwestować w tym segmencie rynku, który niesie ze sobą jakąś użyteczność, jakąś grywalność, natomiast cały rynek, cały PlayMaker się mocno rozwija. Moim zdaniem to jest początek i absolutnie te wolumeny będą coraz, coraz większe i uważam, że te apogeum, jeżeli chodzi o NFT jest przed nami. Być może jest to coś, co zostanie z nami na lata. Oczywiście warunkiem jest to, co mówiłem jakiś czas temu, a więc grywalność, dobre projekty się obronią, a ze słabych projektów zostanie tylko popiół i gruz, tak jak w przypadku innych rzeczy na rynku. Oczywiście cały czas rozmawiamy o Binance, cały czas patrzymy na co się, co się dzieje, jeżeli chodzi o regulatorów. Giełda kryptowalu działa nielegalnie, twierdzi bank centralny, słuchajcie, Holandii, a więc kolejny kraj stwierdza, że działalność Binancea jest nielegalna. Oczywiście Sezet wziął się mocno do roboty a więc CEO Binance'a pracuje tutaj, zatrudnia kolejnych ludzi, także moim zdaniem Binance sobie z tym poradzi. Rzeczy, które powiedzmy nie są normowane, zamykają, tak jak zamknęli właśnie akcje syntetyczne, tak jak zamknęli tutaj właśnie depozyty we fiatach, także jeżeli chodzi o przelewy bankowe SEPA, także uważam, że Binance będzie szedł w kierunku regulacji i na te wszystkie rzeczy będzie bardzo mocno zwracał uwagę, natomiast obserwujemy i zobaczymy jak to wszystko się rozegra. Bitcoin przypomni wszystkim, kto jest królem kryptowalut. Popularny handlowiec twierdzi, że nowe rekordy cenowe na wykresie najstarszej kryptowaluty są prawie pewne. Pewne, pewna to jest, słuchajcie, śmierć, podatki i Kevin w święta. Natomiast moje podejście do bitcoina jest również długoterminowe. Pokazywałem wam ostatnio również tweet CZ, z którym się absolutnie zgadzam. Nie patrzę na bitcoina tu i teraz. Nie patrzę, czy zarabiam na bitcoinie tu i teraz. Chciałbym gdzieś tam, żeby to było po prostu zabezpieczenie mojego kapitału na przyszłe lata. Natomiast oczywiście. Rynek jest podzielony. Plan B, model stock to flow. To wszystko pokazuje, że pójdziemy po nową hossę, po nowe ATK na bitcoinie. Jest wiele osób, która mówi, że to jest ten właśnie bear trap, to jest ta pułapka i że hossa tak naprawdę już się skończyła. Także zobaczymy w którym kierunku pójdziemy, nikt nie ma szklanej kuli i nikt wam tego słuchajcie po prostu nie powie, ale jeżeli chodzi oczywiście o tego typu wypowiedzi, ja również jestem tego zdania, że jeżeli będziemy mieli wzrosty na bitcoinie, możemy pójść jeszcze po drugą odsłonę hossy, natomiast moje zdanie znacie, twoja hossa jest wtedy, kiedy twoje projekty robią niesamowite wyniki, jeżeli ktoś ma salamę, jeżeli ktoś ma lumę, jeżeli ktoś kupował na spadkach, dokupował systematycznie w długim okresie czasu, no to te osoby słuchajcie mają hossę, jeżeli ktoś wchodził na szczycie, jeżeli ktoś robił zakupy na szczycie i jest na dużych spadkach, no to musi inaczej tutaj operować. Także pamiętajcie, nie warto gdzieś tam patrzeć co się mówi na rynku, ale warto patrzeć na swój portfel ja tak jak Wam powiedziałem mój plan na tą hossę od początku jest inny niż w roku 2017 ja uważam, że gdzieś tam nie będzie tak, że wszystkie pozycje będą bardzo bardzo mocno rosły, ale będą rosły systematycznie, każdego dnia gdzieś tam inna pozycja będzie łapać nowe ATH i jeżeli ja tam mam te pozycje, to po prostu realizuję zyski założycie Ethereum sceptycznie o planach Twittera i Facebooka, o tym mówiliśmy wczoraj w kontekście Twittera i Facebooka że chcą wchodzić w blockchaina. Oczywiście CEO Twittera i właśnie Facebooka stoją wielkie, wielkie plany odnośnie właśnie przestrzeni kryptowalutowej. A jeżeli chodzi o Vitalika, to uważa on, że oferta tych wyżej wymienionych panów nie będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem właśnie ze strony odbiorców. Zobaczymy jak to się rozegra. Poczytajcie sobie bardzo ciekawy artykuł na Kompariku. No i słuchajcie, mamy kolejną giełdę, która padła ofiarą hakerów, a więc giełda Liquid zaatakowana, słuchajcie, skradziono ponad 300 milionów złotych. Głównie słuchajcie w Bitcoinie i w Ethereum, ale również w kilku innych kryptowalutach. Także tak jak widzicie, cały czas hakerzy gdzieś tam nie śpią. Ostatnio bardzo dużo schakowanych zostało projektów DeFiowych, mocnych projektów DeFiowych. Warto to podkreślić, warto to zauważyć. Tym razem mamy schakowaną właśnie giełdę Liquid. Oczywiście no i oczywiście mamy informacje od samej giełdy. Mówią tutaj, że rzeczywiście był ten hak, że wallety zostały naruszone, obecnie przenoszą asety na cold wolety i na razie dopóki nie zostanie to rozwiązane, depozyty i wypłaty są wstrzymane. Trzeba być na to przygotowanym. Pamiętajcie, wasze środki są bezpieczne tylko wtedy, kiedy macie je na własnym portfelu, kiedy macie do nich klucze. Duża giełda, zobaczymy, jak to wszystko się rozegra. Natomiast mamy tutaj fajnego newsa. Słuchajcie, pamiętacie y, ostatni y, hack który mieliśmy na właśnie Poli i tu jest informacja ze samo Poli zaproponowało, słuchajcie, zapytało tego hakera, czy nie chciałby zostać u nich szefem do bezpieczeństwa. Niesamowita sytuacja, takie rzeczy słuchajcie, dzieją się absolutnie tylko w krypto, także mega ciekawa rzecz, no ale skoro gość dał, razy, dał, dał radę schakować, to pewnie wie jak to zabezpieczyć, wie jakie były robaki, wie jakie były te błędy właśnie w smart kontrakcie, także ciekawa ciekawa sytuacja. Przeskakujemy Szybko do naszych projektów. Oczywiście, słuchajcie, wczoraj rozpakowałem swoje paczki. Zobaczcie ten film, jest na moim kanale. No, i jeżeli chodzi o mnie, to najlepsze momenty trafiły się u mnie w paczkach BASIC. Co ciekawe, wiele osób również to potwierdza, a więc w tych paczkach po 10 dolarów. W paczkach po 10 dolarów trafiłem dwa momenty leg legendarne i w jednej paczce super rare trafiłem jeden moment legendarny w paczce rare nie trafiłem takiego momentu. Wszystkie moje momenty możecie zobaczyć w tym filmie, także uważam, że ogólnie wyszło bardzo fajnie. Natomiast słuchajcie, no nie oszukujmy się, trzeba było mieć szczęście, żeby trafić ten moment właśnie legendarny w paczce Basic. Trzeba szczęście. Zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko się rozwinie. Jutro kolejny duży krok. Real Fever stawia jutro kolejny krok, a więc odpalamy właśnie marketplace o godzinie 16. Czasu polskiego i zobaczymy, jakie wyceny złapią właśnie te momenty piłkarskie, właśnie te tokeny NFT. Ja uważam, że bardzo dużo przed nami. Na razie ta społeczność nie jest duża. Ten projekt dopiero miał pierwszą sprzedaż. Przed nami wprowadzenie najważniejszych produktów. Uważam, że to jest początek drogi. Na Natomiast oczywiście wiele osób porównuje ten projekt z NBA Top Shot, gdzie niesamowite wyceny właśnie tych akcji NBA. Zobaczymy jak będzie z tymi momentami piłkarskimi. Sam jestem ciekaw. Jutro 16 startujemy i zobaczymy słuchajcie co będzie tutaj się działo. Oczywiście socjusz mamy... Jedną z najlepszych drużyn w NBA, a więc Chicago Bulls. Jest to duże święto dla wszystkich fanów byków, dla wszystkich fanów koszykówki. No i oczywiście, słuchajcie, tak jak wiecie, bardzo dużo drużyn, będzie już 10 drużyn właśnie w NBA, jeżeli chodzi o ekosystem Chilis i Socios. Wiele osób ci zauważa, że te ogłoszenia, te informacje o tych partnerstwach nie ruszają ceny Chilisa. Jak najbardziej tak. Natomiast ja patrzę na ten ekosystem bardzo szeroko. Tak jak wam napisałem, cierpliwość to klucz. Jestem w tym projekcie od roku 2019. Natomiast, słuchajcie, bardzo duży potencjał jeżeli chodzi o NBA, możecie sobie porównać to gdzieś tam do innych statystyk zobaczcie jak wygląda właśnie wyglądają followersi m.in. na Twitterze właśnie tych podstawowych drużych, drużyn NBA, które dołączają między innymi do Chilis i Socjos warto słuchajcie się z tym zapoznać moim zdaniem potencjał jest tutaj absolutnie duży, również gdzieś tam followersi na Instagramie i oczywiście trofea, warto temu się przyjrzeć, dla mnie tak jak mówię, czekam samo partnerstwo, to jest partnerstwo, czekam na otwarcie Stanów Zjednoczonych, kiedy użytkownicy właśnie będą mogli kupować te tokeny, czekam na listingi, myślę, że dużo czasu jeszcze upłynie, zanim zobaczymy listing tych drużyn z NBA, dlatego podchodzę do tego bardzo spokojnie. Ok, jesteśmy przy projekcie Solanium. Tak jak wiecie, działam w ekosystemie Solany. Solanium, mój, mój główny projekt, moja platforma do pozyskiwania. Dostałem, zapisałem się na white listę. Wczoraj, z, właśnie z tych moich studikatów, udało mi się trochę wylosować. Mogę zrobić alokację na około 100 dolarów. Także tutaj będę tą alokację robił. Natomiast pamiętajcie, żeby tutaj brać udział, trzeba zrobić KYC. Stety albo niestety, natomiast takie są, takie są wymogi. No i słuchajcie, sam ciekaw jestem, jakie będą wyniki tego pierwszego IDO, czy gdzieś tam ten mój plan pozyskiwania projektów na Solanie, na tym początkowym etapie, właśnie w formie IDO i właśnie przy pomocy Solanium przyniesie te zyski. Docelowo chciałbym oczywiście jak najwięcej tiketów losować, gdzieś tam te projekty łapać i mnożyć swoje inne, ważniejsze projekty na Solanie. Nie każdy projekt, który będę tutaj łapał w IDO, będę zostawiał. I oczywiście zobaczymy, czy będą tutaj zwroty takie porządne jak na przykład mieliśmy na Polka Sterterze w ekosystemie polka Polkadot, także śledzimy ode mnie, oczywiście wyniki dostaniecie i myślę, że to jest bardzo wartościowe. Nikt prawie dzisiaj nie zajmuje się ekosystemem Solamy, nie wiem dlaczego, ale tak to już jest. Wiele osób skupiony jest na innych rzeczach, ale tak jak wiecie, nie można robić wszystkiego. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście duża wiadomość dla Atchersa, kończę film, mam już filmik jak założyć portfel, w jaki sposób go zabezpieczyć, teraz pokażę Wam w jaki sposób się wrapuje tokeny, a więc w jaki sposób przeskakuje się z łańcucha na łańcuch właśnie za pomocą portfela Adchers. No i słuchajcie, na Dexie ie Quipswap ruszy tutaj oczywiście możliwość dodawania płynności z bardzo dużymi nagrodami, z bardzo wysokim API. Atchers w parze do USDC, a więc do Stablecoina i w parze do Quika. Jest to oczywiście na poligonie, ja będę do Dodawał tutaj sobie tą płynność na poligonie, jeszcze nie działałem. Także również zrobię wam film i będę starał się moje atzrzersy tutaj pomnożyć. Także czekamy, zobaczymy. Atzrzers również bardzo fajnie się rozwija. Lecimy sobie dalej, oczywiście potężna wiadomość dla Cryptocom, roczne partnerstwo z serii A. Słuchajcie, niesamowita rzecz. Zobaczymy, w jaki sposób to rozegrają. Ale dzisiaj, tak jak wam powtarzałem, rok temu, dwa lata temu, pół roku temu. Dla mnie to jest numer jeden projekt, jeżeli chodzi o marketing i myślę, że potem nie ma długo, długo nic. Bardzo mocno idą w sport, mamy MMA, mamy UFC, mamy Formułę 1, także teraz mamy oczywiście seria, dużo tutaj się dzieje. Moje Kro cały czas się morzą na kolejnych akcjach. Jeżeli chodzi o kolejną akcję, mamy już ogłoszony nowy supercharger, ale zanim o tym, jest partnerstwo jest partnerstwo z BePro, a więc również projekt, który był gemem jakiś czas temu zakupiony jako GEM. Tutaj, słuchajcie, ja ten projekt sprzedałem w międzyczasie, wymieniłem go na inny, natomiast projekt również z potencjałem. Myślę, że wiele osób w naszych grupach ma jeszcze ten projekt. No i słuchajcie, w kryptokom nie ma spania. Mamy teraz Supercharger na Bosson Protocol, zaraz będzie od razu kolejny. No i kolejny, słuchajcie, dziesięciodniowy, a więc teraz mamy krótsze te Superchargery. Także kończy się jeden, zaczyna się drugi. Ja czekam, żeby była jakaś przerwa w Superchargerach, po to, żeby zwiększyć mój stake, ale usiądę na spokojnie po zakończeniu Superchargeru na Bosonie i przeliczę swoje kro. Być może starczy mi, żeby zwiększyć stake i jeszcze uczestniczyć tutaj bardzo fajnie w superchargerze. Oczywiście wszystkie informacje macie na stronie krypto.com. Za dwa dni rusza supercharger na EFI. No i oczywiście za dwa dni kończy się supercharger na Bosonie. Przypominam, że środki przychodzą automatycznie, natomiast musicie zatwierdzić po to, żeby otrzymać wypłatę tych nagród. No i oczywiście giełda Probit. Mamy trochę czasu. 4 dni kupowanie kryptowalut za połowę, mocny projekt akcji Infinity. Moje proby są gotowe. Tak jak obiecałem, pytaliście mnie, w jaki sposób je tutaj zamrozić, ile trzeba mieć, co i jak zrobić. Zrobię do tego oddzielny film. Będzie on albo w weekend, czyli pojawi się albo w niedzielę, albo w poniedziałek. Dokładnie wam omówię te zasady, pokażę, jak to wszystko działa, tak żebyście mieli poradnik, bo wiele osób o to pytało. Przepraszam dzisiaj, że tak późno, ale nie dałem rady wcześniej. Przypominam, dzisiaj 21. Wejdźcie na live'a, możecie rozmawiać z nami na żywo. 21.00 na moim kanale historyczny kolejny live z kryptoekipą. Zostaw łapę w górę, zostaw komentarz. Już niedługo będą kolejne konkursy. Lecimy bardzo mocno po 17 tysięcy subskrybentów. Kłaniam się niziutko. Dzięki za uwagę. Hej ekipa!